Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem Państwu przybliżyć najnowszy marcowy numer miesięcznika Raport Wojsko Technika Obronność. Tematem numeru jest oczywiście nowy przetarg śmigłowcowy, nie może być inaczej. Jest oczywiście z tym przetargiem związanych sporo znaków zapytania. My na niektóre pytania chcemy odpowiedzieć. Dotyczą one przede wszystkim kwestii ewentualnych terminów dostaw i wartości tego kontraktu. No i wychodzi z tego obraz taki może nie do końca ciekawy. Otóż uważamy, że pierwsze dostawy mogą zostać zrealizowane w 2020 lub 2021 roku najszybciej. Natomiast koszt zakupu tych 16 śmigłowców może być rzędu 5-6 miliardów złotych. Oczywiście w związku z tym, że Ministerstwo Obrony utajniło cały proces, te odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero po zakończeniu całej procedury, mamy nadzieję. Kolejny temat, bardzo ważny, to jest przyjęcie strategicznej koncepcji bezpieczeństwa morskiego RP. Jest to dokument, który ma stanowić pewną podstawę do dalszych dyskusji, ewentualnie przyjęcia w przyszłości strategii bezpieczeństwa morskiego. Wyłania się z niej bardzo ciekawy obraz polskiej marynarki jako siły zdolnej do operowania z dala od Bałtyku na szerokich wodach oceanów. I autorzy tej koncepcji proponują oparcie się w rozbudowie naszej marynarki na dużych okrętach nawodnych klasy fregata. Dlaczego? Ano dlatego, że przede wszystkim można na nich montować nowoczesne, dalekosiężne systemy rozpoznania uzbrojenia przeciwlotniczego i pociski manewrujące. Jest to bardzo ciekawa koncepcja. Zobaczymy, która z nich zwycięży, czy oceaniczno-ekspedycyjna, czy ta bardziej bliska Bałtykowi i działaniom przybrzeżnym. Kolejne tematy to chociażby kwestia możliwości przejęcia przez Polskę technologii azotku galu, która może być wykorzystywana w technice radarowej. Tutaj tak w skrócie absolutnym jedna konstatacja. Tak naprawdę nie zależy to w największym stopniu od tych, którzy tej technologii mogą nam użyczyć, tylko tak naprawdę od nas. To znaczy, jak wiele środków jesteśmy w stanie przeznaczyć na inwestycje związane z techniką radarową. I od tego będzie tak naprawdę zależało, od tego będzie zależał zakres tego transferu technologii. A czy to będą jako dostawcy Włosi z koncernu Leonardo, czy Amerykanie z Raytheona, czy z Northrop Grumman, będzie to kwestia drugorzędna. No i na koniec dwa słowa na temat materiału obrony terytorialnej. To jest następny ogromny temat rzeka, również w dużej mierze kontrowersyjny. Co się okazuje? On musi być kontrowersyjny, ponieważ jest tworzony w zasadzie ad hoc cały system, natomiast ostateczne decyzje zapadną po przyjęciu wniosków ze strategicznego przeglądu obronnego, który powinien, chociaż nie musi, zakończyć się jeszcze w marcu i po przyjęciu kolejnych dokumentów doktrynalnych. Dopiero wtedy będzie można powiedzieć tak naprawdę, jak ta obrona terytorialna ma wyglądać. To, co obecnie prezentuje ministerstwo, to jest pewien zarys, pewna wstępna koncepcja, która jest realizowana łącznie z tworzeniem czy doprecyzowaniem dokumentów normatywnych. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Mamy nadzieję, że już za kilka miesięcy. Pewne jest jedno. Obrona terytorialna ostatecznie może wyglądać zupełnie inaczej niż to, co jeszcze jakiś czas temu było nam prezentowane przez przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej. Dziękuję bardzo.